Cześć, witajcie, jestem Anti, wy jesteście na kanale AntiPJK. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy poszukiwania rynsztunku szkoły wilka. Przeszukamy sobie ruiny. Jeszcze trochę i całkiem się... Wygląda to mniej więcej w ten sposób na mapie. Tutaj zaczynamy nasze poszukiwania. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Powiem wam szczerze, nie znalazłem znaku w tym wypadku, a jakby mi się już odpaliło to poszukiwanie. Jeśli ktoś widział moje poprzednie filmiki z poszukiwań, normalnie nam się to tak nie robi. Normalnie musimy najpierw odnaleźć znak charakterystyczny dla danej szkoły i wtedy dopiero nam się robi miejsce poszukiwań. Coś nam tu lata, jakiś ptaszysko. Nie wiem, jak tu wleźć na górę, tam coś ewidentnie jest. Udało się. Warto się tu rozejrzeć. No i sobie szukamy. Troszkę rzeczy nam tu wpadło. Ale to wciąż nie jest to, czego my szukamy. Mianowicie zwój, który umożliwi nam wykonanie pewnych rzeczy, jak miecze. Portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Powinienem się tu rozejrzeć. Najwyraźniej jedno ogniwo to za mało. Za mało. O nie. Na niestabilny. No jak widzicie, jedno ogniwo to za mało. Najgłupszy sposób to teraz skoczyć tam. Musimy odszukać jeszcze jedno miejsce. O, tu mamy jedno ogniwo. Musimy znaleźć miejsce, w którym będzie drugie. Portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Powinienem się tu rozejrzeć. W ten sposób już tutaj nic nie zdziałamy. O, mamy coś tutaj na zewnątrz. Tu, jak widzicie, w okienku jest, trzeba ostrożnie podejść, żeby nie spaść. No i wracamy. Ustawić je na odpowiednie miejsce. O, trzeba uważać, żeby nie zjechać. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. Teraz chyba już możemy wskoczyć. Jesteśmy sobie. Cholera wie gdzie. Zobaczmy, czy na mapie nam pokaże. Dalej Kermoren, ale chyba w jakiejś grocie. Udało nam się 4 z 6 podnieść zwoje.
stąd zejść, żeby się nie połamać? To jest dobre pytanie teraz. No i pokazały nam się dwie kolejne lokalizacje. Najpierw tą bliżej sobie załatwimy. Bo malutku, ostrożnie postaramy się sobie stąd zejść. W zadaniach trzeba sobie przestawić, żebyśmy mieli tam bliżej. Nam wytoczyło, to pokazało drogę. No i już drzemy. Trzeba na piechotkę pocisnąć. Szybką podróż od razu. Stary bastion. Ćwiczyliśmy tu jako młodzi chłopcy przed próbą traw. No proszę. Wygląda na to, że bastion jest nawiedzony. Wiązać z tym miejscem. Medalion aż drży, ale niczego nie widzę. Może kaganek pokaże coś więcej. No i mamy to po to, żeśmy tutaj przyszli. Zostawiamy sobie to tak jak jest. I przenosimy się do kolejnej lokalizacji. No już jesteśmy w kolejnej lokalizacji, która znajduje się w tym miejscu. Powtarzam to Kermoren. No i idziemy sobie odnaleźć. Znak jest tu, zbadamy go od razu. Warto się tu rozejrzeć.
Mamy co tu przejrzeć. No i tu odnalazł się nasz zwój potrzebny nam do wykonania rynsztunku. W tym miejscu jeszcze znajduje się, to jest cały czas ta sama lokalizacja, znajduje się nam jeszcze schemat na ulepszony miecz wiedźmiński. On był poza interakcją, powiedzmy, to już by była następna odsłona. No i teraz myślę, że to już by było na tyle. Jeszcze szybko tu zobaczymy. Upusto. Także siemanko.